Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, profesor Layton i tajemnicza wioska. Jesteśmy w ciemnej wieży i próbujemy rozwikłać zagadki tej wioski. Połowę już chyba mamy rozwiązaną i teraz zostaje nam tylko rozwiązanie połowy. W sumie większość zagadek już możemy sami rozwiązać, ale musimy poczekać na to, aż Layton użyje swojej dedukcji, aż zacznie dedukować i wyciągać wnioski. Ale dobra. Najważniejsze jest, co on tutaj robi. Są tutaj jeszcze jakieś monety, czy coś takiego? Nie widać, na to nie wygląda. No to... jak on się tu do cholery dostał? To jest człowiek. O ile wiemy, to nie jest robot właśnie. O, konnichiwa, amigos. Jak się cieszę zobaczyć ludzi tutaj w tym miejscu. Myślałem, że będę tutaj już chodził i błądził na wieki. Hej, jak się tu dostałeś? Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że rozwiązałeś te wszystkie zagadki. Je ne se passe, albo je ne se passe. To się nagle stało. Chodziłem sobie po kanałach i w następnym momencie znalazłem się tutaj. Nie wydaje mi się, że to jest lokalny hotspot, o którym mówi mój dziennik. Jak to się mówi, nie poradnik, tylko prowadzący ten przewodnik. Jakie to tajemnicze. Na pewno chciałby się pan stąd wydostać, więc jeżeli pójdziesz tymi schodami na dół, to wydostaniesz się stąd do wioski. Albo dostaniesz się do wioski. Tylko niech pan uważa na nogi, żeby się nie potknąć, bo inaczej wpadnie pan w głębiny. A, kse. Dziękuję za tą informację, myślę, że ta informacja mi starczy. Ale może mi pan zrobić jeszcze jedną, tą przysługę? Nazo, to ma być pewnie zagadka. Przypomniała mi się zagadka, proszę mi odpowiedzieć na nią. Jaka zagadka? Take the stars, a schody mu przypomniały o zagadce, mówisz? Ale do 4000 chyba nie dojdziemy, jeżeli chodzi o punkty. 48 sekund, żeby dostać się tutaj na czwarte piętro. Ile potrzebujemy teraz, żeby dostać się jeszcze w tym samym tempie na szóste piętro? Na dziesiąte, prawda? Czy które to było? Nie, na ósme z czwartego. 64 sekundy. Pewnie chodzi od dołu, prawda? A, ile by ogólnie starczyło? No właśnie, 64 sekundy. Ja bym z dołu jeszcze raz pobiegł na górę. No to trochę sekund więcej, boom, yeah. Tych 300 nie zdobędziemy. No właśnie, popatrzcie, pup. O, grazie. Teraz mogę wrócić do wioski. Za dziwny koleś. Co za dziwny koleś? Nawet sam to powiedział. Profesorze, myśli pan, że to jest człowiek? Tak mi się wydaje. Jak dziwny by nie był, prawda? Nigdy nie widziałem podróżnika, który ma taką słabą orientację w terenie. Co jeszcze dziwniejsze, jak się dostał do Saint-Mester? Wydaje mi się, że nawet on sam nie wie, jak się tutaj znalazł. Być może pojawienie się jego jest kolejnym powodem, dlaczego Bruno zamknął wszystkie wrota. Wszystkie wyjścia. Kolejna osoba, która się tu pojawiła. Za dużo osób, tak? No, mogę go zrozumieć. A właśnie, tutaj jest zagadka znowu. Znakiem zapytania zaznaczona. Czyli z nim chyba nie musieliśmy gadać. Ale dawaj. Skoro tutaj żadnych modów nie ma. Wygląda na to, że tu mamy kolejną zagadkę. A, chciałem się pana zapytać, ale ten podróżnik mnie zatrzymał. Co się stało z Simonem, wie pan? Wszystko w swoim czasie, najpierw rozwiążmy tą zagadkę. Myślę, że to będzie dobre wyzwanie. 97. Princess in the box. O nie. Tutaj muszę włączyć filmik. Proszę, pop. Tu tutaj na dół. Teraz ty pójdziesz tu.
Ty tu. Ty pójdziesz. Nie. Ty pójdziesz tu. Ty pójdziesz tu w górę. Ty pójdziesz tu, tu, tu. Musiałem się przygotować trochę. A, co? I don't understand. Co tu się dzieje? Aha, aha, trochę za szybko to idzie dla mnie. A, patrzcie, tak kroczek po kroczku. To nagranie, ten koleś na filmiku jest zbyt szybki dla mnie. Co? Tu. Pup. Pup, pup. Pup, pup. 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 Pup, pup. Nie. Źle. Tu. Aha. Teraz chyba mi się uda. Okej. Okay. No. I już więcej nie potrzebuję filmiku. Wyszedł! Musieliśmy doprowadzić tą... tą grubą, czerwoną, kanciastą księżniczkę do wyjścia. Powiedzmy tak. Aha, ładnie. Sporo punktów udało mi się zyskać. Jej! No to jesteśmy. Teraz drzwi się otworzą. Niesamowite, jak zwykle, profesorze. No więc teraz o Szymonie. O Szymonie. Jakim kurna Szymonie? Cały czas mówię Simon. Nie muszę tłumaczyć imion. Co z Simonem? Co się dokładnie z nim stało w willi? Czy Don Paulo naprawdę go zamor... wykończył? Powiedziałbym, że... To tylko teoria, ale nie wydaje mi się, ale wydaje mi się, że Don Paulo śledził nas, albo poszedł z nami, poszedł za nami do dworu, na dwór, wtedy gdy spotkał Simona, albo przebiegł mu po drodze, już wszystko mu się zdarzyło. Wydaje mi się, że Simon już się zawalił, już tak jakby stracił przytomność, już leżał na podłodze, kiedy Don Paulo przeszedł obok niego, kiedy na niego wpadł. Tak jak Ramon? A więc być może Simon po prostu przestał działać, tak? Wydaje mi się, że roboty co jakiś czas, później czy wcześniej się psują. I wtedy Bruno je zabiera, żeby je zreperować. Tu właśnie tutaj w piwnicy wieży. O, więc prawdopodobnie te dźwięki, które słychać z wieży, to tak, kiedy Bruno reparuje, albo naprawia maszyny, kiedy maszyny Bruno pracują. To jest ten dźwięk. Tak mi się wydaje, Luke. I to pewnie dlatego, to musi być powód, dlaczego ludzie kojarzą zniknięcia właśnie z dźwiękami zwierzy. Nie zapomnij o tym, że... Ale nie zapomnij o tym, że mimo jego wyglądu, Don Paulo jest naukowym geniuszem. Najprawdopodobniej natychmiast zauważył, co się stało z Simonem. I gdyby nie było złotego jabłka, Don Paulo na pewno by od razu opuścił Saint Mystère. Jestem pewny, że chciałby... Że jest... Że pragnąłby tej wiedzy, jak te roboty w ogóle działają. I chciałby się tego nauczyć. I to musi być powód, dlaczego zdecydował się... przebrać za inspektora Chelmiego, tak? I prawdopodobnie chodzi też o to, że schował już Simona, ciało Simona, albo tego robota, żeby go zabrać ze sobą, później będzie wracał, prawda? Dlatego zniknął. Co za ohydny szczur! Wykorzystał tą sprawę i przekształcił to w morderstwo i wymyślił tą całą historyjkę, wysłał ją z palca. Tak, ale to nie jest jedyna tajemnica. Chodź, Luke. To nie wszystko jeszcze odkryliśmy. Wytłumaczę ci resztę po drodze. Jej! I kolejne dwie zagadki załatwione. Ramon i Rumbling Tower. No, czyli zostały jeszcze trzy. Chyba rozwiążemy jeszcze jedną w tym odcinku, a pozostałe dwie będą na ostatni odcinek. Złote jabłko? What the fuck? Co ona tu robi? Ona to już naprawdę jest robotem. Co ona do cholery? Jak się tu dostała? To jest jeszcze... tego już nikt nie wytłumaczy. Ej, chcecie spróbować się na zagadce? Co na ziemię ona tutaj robi? Jak ona się tu dostała? Wygląda na to, że... poszła za nami, że nas śledziła. Zabawne. Nie sądziłem, że taka starsza pani się tutaj dostanie. Nie. Co tam szepczecie? Tutaj, zagadka. Ta kobieta, ze swoimi totolotkami tutaj. Segregowanie kart. Aha. Okej.
Ja wam tutaj po prostu podam odpowiednią kolejność. Tu, tu i tu. Powinno być dobrze. Pup. Co tam powiesz, Luke? Albo profesor. Yeah! Ostatnie zagadki muszą zadziałać, bo inaczej byłoby trochę chamsko, gdyby ostatnie zagadki nie działały. Excellent. Lubię takie słowa. Excellent. Splendid. Lubię słowo splendid. Teraz mogę wrócić do wioski. Ciekawe, albo raczej wydaje mi się, że ona nas śledziła, że poszła za nami. Jesteś geniuszem, Luke. Monety. Dokładnie, Gizmo. Dawaj mi monetę. Tu są jeszcze jakieś monety? Nie. Tutaj nic nie ma, wszystko w spokoju. Ach! Oh boy! Lecimy dalej. A tutaj, jak się tutaj wspiąć? Cholera jasna, gdyby to było jeszcze nasmarowane jakimś śliskim gównem, to już byłoby... O, trudno byłoby się tutaj dostać. Chyba, że tylko pod tym kątem tak to wyglądało. A patrzcie. Widzimy profesora i Luka. Takie perspektywy, muszę powiedzieć, że są fajne, jak czasem się widzi naszych głównych bohaterów. Monety! Gdzie są monety? Monety! Że tutaj wszędzie są też znaki zapytania, żebyśmy tylko niczego nie przegapili. Dobra, pokazuj. Co czeka teraz na mnie? Może jakaś matematyczna zagadka, co? O, kolejna zagadka, profesorze. Luke, mój chłopcze. Nauczyłeś się czegoś? O teraz? Żadna zagadka nie zostaje bez odpowiedzi. Teraz musimy tylko znaleźć odpowiedź. Aha, czyli Luke teraz pewnie narzekał tutaj na to. 3-3-3-3-3-3-3. Ciekawe co... Oho. Lol. Aha. Mam teraz... Aha. Mam położyć liczby tak, że jeżeli odejmiemy to, co tutaj jest na dole od tej górnej liczby, wyjdą tylko trójki. Niesamowite. To tutaj najlepiej czwórka, bo wtedy tutaj możemy zabrać jedynkę. To jest jedyna możliwość. Chyba, żebyśmy zabrali dwójki, ale takie odejmowania przy tych liczbach raczej nie będzie. Więc teraz od końca zacznijmy. Ja to chyba jest tutaj obojętne nawet, jak to ułożymy. Ale spróbuję trójeczkę... Nie, dwójeczka najlepiej. Tutaj dwójeczkę, tu jedyneczkę. Pa, wow. Siódemeczka. Dziewiątka. Chociaż od końca byłoby trochę mądrzejsze. Mogłem popełnić raz jakiś błąd, ale zobaczmy, może będę miał rację. Jehej. Na pewno błąd. Co? Uśmiecha się! Udało mi się prostą, niższą matematykę rozwiązać. Jej! Jestem dumny z siebie. O, drzwi się otworzyły, teraz nawet pokazują nam to. Profesorze, tak nad tym się zastanawiam. Pamięta pan to zdjęcie, które znaleźliśmy w pokoju Lady Dali? To, na którym było widać pierwszą żonę barona, Violet? Lady Violet, która trzymała w rękach małą Florę? Oczywiście. Tak, pamiętam. Tak, dokładnie to. To niesamowite, jak Lady Violet przypomina Lady Dalię. Albo Lady Dalia przypomina Lady Violet, jakie są do siebie podobne. Z wyglądu przynajmniej. Wydaje się panu, że Baron Reinhold o tym pisał w swoim dzienniku? O Lady Dali? Dobry punkt, mój chłopcze. Wydaje mi się, że coś było to... Jak, co? Że było to coś takiego. Ten majstersztyk jest niesamowity, jest dość chwalebny. Przypomina mi, bardzo mi przypomina moją kochaną słodką Violet, kiedy jeszcze żyła. No to pewnie opisuje Lady Dalię. To ten kawałek mi przeszkadza. Profesorze, czy myśli pan, że to Lady Dalia... że Lady Dalia została zbudowana... Że, znaczy się, że Lady Dalia jest robotem i została zbudowana tak, żeby wyglądało jak Lady Violet? Żeby ją przypominała? Na jej wzór? To bardzo możliwe, Luke. Ale jeżeli to prawda, to naprawdę paskudna i bardzo smutna historia. Okropnie smutna historia, którą ten dziennik opowiada.
pamiętasz, co później było napisane? Flora nie lubi tego czegoś. Zawsze ucieka tylko, kiedy ma okazję. Ostatnio coraz więcej czasu spędza przy grobie mojej dokochanej Violet. Więcej niż zazwyczaj. Smutno mi widzieć... Smutno mi widzieć, że Flora tego nie akceptuje. Ale nie mogę jej winić, więc zmieniłem tego... pamięć. Czuję się okropnie. Myśląc o tym, że zmusiłem do tego, albo... że wymusiłem tą zmianę na Florze. Ale nie mogę już więcej na to patrzeć. Violet. Nie może istnieć druga wersja ciebie. Byłaś pierwsza, ostatnia i jedyna. Baron... kazał stworzyć tego barona na podobiznę Violet dla Flory. Ale życie z maszyną tak bardzo do niej podobnej musiało być dla niego bardzo wykańczające. Dlatego zdecydował zmienić się osobowość robota i tak powstała Lady Dahlia. Ale została, jako że została na samym początku stworzona jako figura matki, to musiała być dla niej bardzo myląca i bardzo taka pomieszana zmiana. Profesorze, myśli pan, że roboty potrafią czuć smutek? Szczerze, nie jestem pewny. Ale wydaje mi się, że roboty mają coś całkiem podobnego do ludzkiego serca. Co ty o tym myślisz? Ja... mam nadzieję, że tak jest. Kolejna zagadka rozwiązana, Lady Dahlia. Co do dźwięku i złotego jabłka musimy jeszcze poczekać, chociaż dźwięk mógłby się już teraz rozwiązać. Okej, let's go! Już jesteśmy prawie na samej górze. A, zagadka. Wszędzie zagadki, no nie. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnia. Jak myśli pan, jak blisko jesteśmy do samej góry, do szczytu? Tak, wydaje mi się, że... Zresztą jest jeszcze więcej zagadek, zanim tam się dostaniemy. Zagadka numer 100. Seven squares. Aha. Mamy tutaj narysować 7 kwadratów, okej. Spróbujmy. Typ, 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 typ. Poza tym... tutaj? Tutaj? To wygląda trochę... głupio. Chwileczkę. Chwileczkę. Co jak zrobię tu? Stąd by wyglądał chyba lepiej. Tak. Tup. I... tup. Okej. Mamy kolejny. Żeby tutaj... mamy dużo kolorów, tutaj użyjmy. Użyjmy tych kolorów. Pup, pup, pup. To kwadrat, kwadrat. Okej, tu po środku jeszcze jeden. Tu, tu, tu. No fajna zagadka, muszę przyznać, jak na razie. Niebieskie. Tu, prawda? Tu. Tu i let's go. Tutaj widzę, że jeszcze można jednego zrobić. Ile już mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli jeszcze jeden. Dodajmy tutaj zielony kolor, żeby wszystkie były użyte. A patrzcie, nawet jeszcze jeden pasuje dokładnie. Pup. Pup. Yeah. Okej. Let's go. To chyba przedostatnia zagadka. Nawet się udało i mamy 4000! 4011! Nieźle. Prawie za 2000 lata taki rok będziemy mieli. Niesamowite. No, to nareszcie możemy dalej się... wspinać. Wie pan, to jest bardzo dziwne, że ta wieża jest taka dziwna, a w środku prawie niczego nie ma. Tak, tylko pokój Bruno ma w sobie jakieś rzeczy. Reszta jest całkowicie naga, pusta, goła. Być może maszyny Bruno dlatego robią takie głośne hałasy, takie głośne dźwięki, są takie głośne. Tak głośno je słychać.
Ta wieża jest jakby takim gigantycznym megafonem. Ale dlaczego ktokolwiek miałby skonstruować coś tak wielkiego i męczącego, profesorze? Znaczy... to strasznie męczące się wspinać na samą górę. Ha, czy nie pomyślałeś o tym, że ta wieża specjalnie została tak zbudowana, żeby nas zmęczyć? To musi być, albo to jest... jedna z wielu prób, które muszą pokonać poszukiwacze Złotego Jabłka. O Boże, to robi sens, no? To jest idealne. Może dlatego wieża wygląda tak strasznie z zewnątrz. No tutaj też nieco wygląda tak trochę strasznie, ale no, mógłbym tutaj mieszkać. Trochę urządzić tutaj, te mosty trochę tak bardziej podłogę, do podłogi trochę więcej dodać i byłoby w porządku. Ten korytarz prowadzi... Znaczy, ten korytarz nie ma tutaj żadnego, nie kryje w sobie żadnej zagadki, na to wygląda. Więc jeżeli tutaj wespiemy się na samą górę, być może wtedy... Wydaje mi się, że możesz mieć rację, chłopcze, jeżeli wespiemy się na górę. Chodź, pośpieszmy się. Czyli możemy się stąd wydostać, być może. Ale czekajcie, są tu monety, jeszcze chcę... parę monet. Jeszcze moje ostatnie monety. Jeden. Jedna moneta tylko? Nie może być. Gdzie my jesteśmy? W zoo? Powinno być więcej. Dobra. Bez jaj. Wychodzimy! Chociaż te schody sobie są takie... takie wąskie, cholera jasna. O, jesteśmy... wyszliśmy na samą górę. O mój Boże! Wow, to robi wrażenie. Cała wieża taka straszna, a tutaj taki ładny ogródek, co? Nasz widok był zasłonięty z ziemi, ale... kto by się spodziewał, że znajdziemy tutaj taki milusi, słodziutki... no taki milusi, taki miły domek na samej górze. Niech pan popatrzy, światło jest zapalone, profesorze! No, wygląda na to, wszystko wskazuje na to, że ktoś tutaj mieszka. Że ktoś tutaj żyje, mieszka i w tej chwili jest w domu. Rozdział 9. Sekret wieży. Zostało zakończone. A wiecie, co teraz na nas czeka? Tak. Epilog. Ile zagadek mam rozwiązanych? 6. Brakuje mi 4. Bo teraz chyba już nie będzie żadnych zagadek, czyli... powiedzmy, że mam... 95%. Powiedzmy tak. Powiedzmy. Dobra, ludzie, powiedziałbym, że jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty i przygotujcie się w następnym odcinku, czyli jutro dla was, albo dla tych, którzy oglądają to później, kiedy seria się już dawno skończyła i nie jest aktualna, no to za parę sekund możecie już oglądać ostatni odcinek, przygotujcie się na wielki finał. Nie będzie długi, ale będzie mega epicki. I można powiedzieć, że nie każdy chyba się spodziewa tego, co się tutaj skończy, co się ukaże. No więc, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do następnych filmów, do innych serii, bo ta seria już prawie się skończyła. Dziękuję za oglądanie, na razie. Ubierzcie się ciepło. Cześć! Wielka wieża. Jaki sekret się tam kryje? Widzimy jakiś globus. Niezłe.